WOPR to największa w Polsce organizacja zajmująca się ratownictwem wodnym. Co roku kilkuset ratowników pilnuje plaży i kąpielisk po to, by wypoczywający mogli cieszyć się bezpieczną kąpielą. Efektywne działanie niemożliwe byłoby jednak bez odpowiedniego sprzętu, zarówno ratowniczego, jak i profilaktycznego. Kolejną cegiełkę dołożył Urząd Marszałkowski, który na potrzeby WOPR zakupił nowy samochód. Co warto dodać, w pełni wyposażony i gotowy do działania. Marszałek Olgierd Geblewicz oficjalnie przekazał klucze prezesowi WOPR Tomaszowi Zalewskiemu. Zawsze było tak, że pan marszałek, zarząd województwa rozumiał, że nie tylko ratownictwo, ale i prewencja i profilaktyka jest bardzo istotne i właśnie udało się zrealizować kolejny element tego łańcucha, który jest niezbędny, czyli profilaktyka i ratownictwo. Województwo zachodniopomorskie jest jednym z najczęściej wybieranych przez turystów miejscem wypoczynku. Ich liczba zwiększa się, przybywa również zadań dla ratowników. Odpowiednio skoordynowane działania WOPR i władz samorządowych są niezbędne, by każdy turysta mógł podczas wakacji czuć się bezpiecznie. Mamy pełną świadomość, że żeby województwo zachodniopomorskie, żeby Pomorze Zachodnie było często odwiedzane przez turystów, turyści muszą się tutaj czuć bezpiecznie. Oczywiście chcemy również, żeby bardzo bezpiecznie nad wodą czuli się nasi mieszkańcy i mamy świadomość tego, że nie zrealizujemy tego celu, jeżeli nie będziemy wspierani przez ochotników, w szczególności z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dlatego od kilku lat bardzo konsekwentnie zacieśniamy współpracę, staramy się wspierać ratownictwo wodne. Bezpieczna kąpiel to kąpiel na strzeżonej plaży pod okiem ratowników i bez alkoholu. Niestety cały czas wielu turystów to ignoruje. Kąpmy się w miejscach bezpiecznych, w miejscach do tego przeznaczonych. Kąpmy się pod opieką czy pod okiem ratowników, którzy zabezpieczają dany akwen. Zapewniajmy to bezpieczeństwo tak sobie, jak i całym swoim rodzinom. Przekazany samochód już ruszył wykonywać zadania w województwie zachodniopomorskim. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście cały sprzęt ratowniczy jest teraz w akcji, w gotowości operacyjnej, a ten właśnie dzisiaj rusza w województwo zachodniopomorskie, w szczególności właśnie może tam, gdzie nie ma tych kąpielisk, bo tam trzeba dotrzeć z informacją, jak bezpiecznie korzystać z akwenu. Wartość przekazanego pojazdu to 65 tysięcy złotych. Wraz z autem zakupiona została przyczepa do transportu łodzi oraz niezbędne wyposażenie. Wartość całego dofinansowania to 150 tysięcy złotych. W jego ramach wykonana zostanie również konserwacja obecnego sprzętu WOPR, a także sporządzona analiza bezpieczeństwa na obszarze regionu.